trzymam już tuleję tutaj. Przymocowano, przyspawano na płaskowniku piące u góry i u dołu. Przyspawałem ją na stałe. Także tutaj będziemy wpuszczać linkę. Tu będzie wychodzić i tu zrobię uchwyty na rogach, tak jak w normalnej dużej tłuce. I ona sobie tutaj będzie pięła na tą tulejkę na dole. Nie na, będzie na ostro, tylko na półokrągło. Także nie będzie tutaj szarpać bardzo linki. To teraz obrócę i zrobię sobie płozy. Mam tutaj materiał 40 na 5. Płaskownik akurat będzie tutaj na dwie płozy. I jedna strona już zamontowana. Tutaj płoza z naszego płaskownika. Teraz jeszcze bierzemy się za drugą stronę. I mamy już płozę jedną i drugą przyspawaną. To teraz, aby obspawać płozy tutaj od środka. Dół, góra. No i tutaj te mocowania, których wcześniej nie obspawałem. Pod bolce i nasze żeberka od dołu. I mam już tułkę obrócono, to teraz bierzemy się za montaż przekładni. Na początku blachę. Myślę, że tutaj do środka cełowników przyspawam. O tak, po tym obrysie. Tu już mam przekładnię. Przekładnia ze sklepu rolniczego. Nie pamiętam ich parametrów jej. I wyciąłem sobie już taką blachę. Miałem trochę taki kawałek piątki. Mogła być trochę szersza, ale pasuje tutaj jak te niebieskie znaki. Tu ją wspawamy, ale na razie rozmierzyłem sobie średnicę tej przekładni. 150 mm narysowałem kółko, teraz wycinam, przymierzymy przekładnię i narysujemy otwory do mocowania tej przekładni i będziemy potem wiercić właśnie te otwory. Przymierzyłem sobie przekładnię, no wygląda mega dużo w porównaniu do tej tłuki małej, ale nic, tako chciał, właściciel tako będzie miał. To co, oznaczymy te otwory, 6 otworów, wyjmujemy i wiercimy otwory pod przekładnię. I wywierciłem otwory, tutaj w przekładni mamy 12, rozwierciłem tutaj na 13, żeby było troszkę luzu. To teraz montujemy przekładnię, przykręcamy i spawamy blachę dookoła do naszej ramy do tłuki. Tak, blachę mam już przykręcono, otwory wywiercone. Tutaj mam śruby 12, twardości 8,8. I mocujemy przekładnie do tłuki. I mam tutaj z blachy też piątki, z tej co mamy tu obudowane całość. Wyciąłem tutaj wzmocnienie, żeby zamocować przekładnie. Długość 31, szerokość 20 cm. I teraz trzeba wywiercić, zaznaczyć tutaj otwory w blasze. I pod te śruby 16 po 4 otwory, następnie po tej linii rozciąć, tak żeby dół nam poszedł w tą stronę na zewnątrz. Całość troszkę opadnie, potem zespawamy, przykręcimy do przekładni i damy, myślę, jedno żeberko powinno starczyć do takich gabarytów tłuki spokojnie. I po drugiej stronie oczywiście to samo. I mam otwory już wywiercone, przykręcone z jednej, z drugiej strony szesnastkami. Teraz zostaje tu obspawać
i tu obspawać. I potem damy sobie żeberko z jednej i ta sama sytuacja z drugiej strony. Ładnie, nie? I żeberko już sobie takie podocinałem. Jedna, druga strona, blachy piątki. Taki kształt, żeby tutaj miałem trochę takiej blachy. Taki kształt, żeby tutaj dolegał nam do naszej przykładni, do tych pionowych blach przytrzymujących. Jedna, druga strona. To teraz, aby przyspawamy, obspawamy dookoła. No, to ja robiłem. I tu już mam takie celowniki. Miałem jeden celownik, rozciąłem wzdłuż i mam dwa kątowniki, otwór wywiercone jedenastki. I tak miałem montować tutaj, ale tutaj nam nie wyda. Będzie zaczepiało nam o żeberko, idąc tam na to tuleje. I z drugiej strony tak samo, dlatego damy tutaj. I też płaskownik znowu by prężyło bardzo w tą stronę. A kątownik to będzie nam podpierał dwie płaszczyzny. I przewleczemy przez te dwa otwory linkę. I będzie ok. I linkę już mam tu przymocowano tutaj do naszych kątowniczków, do ciągów jedna, druga strona, tutaj na dwa ściski zaciśnięta, tam przez tulejkę przeprowadzona i na drugą stronę. Troszkę zostawiłem zapasu, żeby móc poluzować albo ściągnąć i nam nie będzie zaczepiać, także tu już by było fajnie, ok. To teraz co, zajmiemy się tutaj naszym wałkiem. Krzyżak, łożysko, mocowanie pod łożysko, żeby można było do womu, do traktora podpiąć. I tu już mam pół wałka od womu. Zamontujemy go tutaj, na tym frezie. Tu już mam pod wałek WOM dorobiony przód i obsadzone też łożysko samonastawne P207 o średnicy wewnętrznej 35 mm. Zamocujemy to na przekładni i będziemy musieli zrobić podporę pod nasze łożysko. I zamontowałem sobie już tutaj podporę pod łożysko z celownika hutniczego C80, śruby 14, nie, 12 to będą, 12 8-8 przykręcone. Tak to wygląda pod spodem koło, żeby zwiększyć powierzchnię styku podpory właśnie z blachą, z naszą tłuką. Tak wygląda, dałem troszkę do dołu, żeby schodziło, żeby potem do kubota lepiej było podpiąć. I tak to wygląda. Góra by była skończona. Tutaj na kołki przykręcone. Tak jak widać, to już tutaj by było wszystko. Teraz musimy zająć się pod spodem naszym śmigłem. Super mocno jak na tak takie niewielkie rozmiary tłuki to. To teraz, moi drodzy, tak. Odkręciłem tu już wcześniej. Wyciągnąłem tę tulejkę. Poszła. Obciąłem na pile boki, obciąłem jedną i drugą stronę, tak, żeby weszło nam w celownik hutniczy 80. I tak, podszlifuję jeszcze dolno krawędź z jednej i z drugiej strony, tak żeby nam ładnie weszło tutaj. I to będzie obsadzone właśnie w tym celowniku. Tu trzeba będzie wywiercić otwór. I ten celownik razem z tuleją wpuścimy na nasz wałek. I tu zrobimy otwór i z drugiej strony otwór. I
tu przymocujemy noże. Czyli najpierw musimy centrycznie znaleźć środek naszego celownika i wywiercić otwór tak, żeby przyspawać to tuleje do celownika i od strony blachy, tutaj od przekładni, zaślepimy sobie płaskownikiem jedną stronę i tu drugą stronę naszego śmigła. Właściwie to śmigiełka. I tak, moi drodzy, to tuleje już sobie spawałem w ten celownik. Celownik 80. Otwór już mam wiertłem 47 rozwiercony. Tam jest 46 nagwintowany wałek. Także milimetr luzu. Teraz pozostaje wywiercić nam otwór na nóż. Potem wstawimy tulejkę. Drugi nóż odwrotnie i to zaślepimy naszym płaskownikiem 65 grubości 5. Z jednej strony i druga strona tak samo. Nóż, tulejka, nóż i płaskownik. I tak, moi drodzy, dodatkowo obspawałem sobie tutaj w środku dookoła tą blachę piątkę wokół przekładni, żeby nam się brud nie dostawał, żeby te celowniki nam nie skorodowały. I tak, wywierciłem już otwory 20, dokładnie 21, bo średnica noży, właśnie dotarły do mnie noże, to 20 mm. I tak, rozciąłem sobie tutaj nasz zaspawany celownik razem z płaskownikiem, tak żeby noże nam się obracały o 180 stopni, czyli położenie najbardziej wychylone 90 i w drugą stronę 90 razem 180, bo te noże i tak się nie będą obracać 360, bo jest za krótkie ramię. I tu sobie zamontujemy, damy ten płaskownik, tutaj co mamy obspawany właśnie górę całą. Potem nóż, tulejka, średnica 20, wysokość 20, drugi nóż i właśnie ten celownik. I dodatkowo skróciłem jeszcze sobie cały ten celownik o 40 mm z jednej, 40 z drugiej, bo nam by dotykało do ściany bocznej, a chciałem zostawić odległość 20 cm krawędź noża od ściany bocznej, bo do tego dojdzie nam jeszcze przeciw nóż. On tutaj ma 8 mm, no i tak dla bezpieczeństwa zostanie 12 mm, żeby nam nie dotykały ściany bocznej. To teraz tak, montujemy, skręcamy te noże na tulejce, na śrubach, dwudziestkach, 8-8, montujemy do przekładni i zostanie nam jeszcze wywiercenie otworów i montaż tego przeciwnoża. I tu trzeba będzie jeszcze dać jakiś płaskownik w tym miejscu, gdzie jest przeciwnóż, on będzie od środka, a płaskownik będzie zewnątrz, żeby wzmocnić jeszcze mocowanie naszego przeciwnoża. I moi drodzy, przykręciłem noże. Tak jak mówiłem, dałem tulejka w środku, 20, śruba też 20. Jeszcze tutaj smarknąłem, bo nie miałem samokontrującej. Mam dwie kontrę dokręconą, mam smarknięto, od dołu złapano i między sobą dałem, żeby było delikatny luz i one, tak jak mówiłem, 180 stopni i nic więcej. Jeden i drugi, druga strona tak samo. Będą się obracać. Tak jak widać, zostało nam podkładka dokręcić, docisnąć, jeszcze tutaj zablokować. I jeszcze wam powiem, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi, ile ta tułka nasza będzie kosić od ziemi. Od ziemi. Nie wiem, czy widać, równe 5 cm. Od góry płozy do noża 5 cm jedna, no i 5 cm druga, także mamy
ładnie ustawione. I tak, tak wygląda. Dokręcamy i bierzemy się za montaż przeciwnoża, czyli noża stałego. Także moi drodzy, temat mamy zakończony. Przeciwnóż, nóż stały zamontowany na śrubkach 14, twardości 8,8, przewiercony, tutaj kontry, podkładki jeszcze tak smartknięte, żeby się nie odkręciło, do tego płaskownik jeszcze na to 5, do boku przyspawany, tak żeby nam się nie wyginała, nie ruszała ta blacha, tutaj gdzie jest przeciwnóż przyspawany. Przykręcony oczywiście, tak widać jedna, druga strona, tutaj tak jak mówiłem, od noża do góry płozy jest 5 cm. Tak nam się prezentuje dwa noże obrotowe i przeciwnóż, po drugiej stronie dwa noże obrotowe, tutaj tak jak mówiłem wcześniej, dookoła mamy jeszcze obspawane, żeby nie szły nam żaden brud, zanieczyszczenia, żeby całownik nam nie rdzewiał, nie korodował. Tutaj jeszcze też smarknąłem i tutaj dokręciłem, żeby nam się nie odkręciło. Czyli tak wygląda odwrócona tłuka. Oczywiście obszlifowane dookoła jest, obspawane. Także to by było na tyle. To jeszcze pokażę wam potem oczywiście, mam nadzieję, jak wygląda po malowaniu. Także dziękuję za oglądanie, za wszystkie lajki, komentarze i zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym vlogu.